Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpie, witam was w kolejnym odcinku z FIFA 14 Ultimate Team. Wczorajszy mecz pana Suareza i Sturridge'a, no, poszedł nawet nieźle. Ale no, nie zrobili szału. Przede wszystkim Suarez, no, który no, statystyki to ma naprawdę... Patrzcie, zaraz. O, ma takie przerąbane statystyki. A kurde, nie widać po nim, żeby coś w ogóle robił. Ale zobaczymy, może dzisiaj coś ugryzie, dosłownie, że tak to ujmę. Mamy jeden punkt, jeden przegrany mecz, jeden zremisowany. Zobaczymy, jeszcze są szanse. Ja wierzę, że w końcu może przynajmniej zaawansuję, bo wątpię, żebym dotarł do mistrzostwa. Jak już mam dwa mistrzostwa, ligi 8. Nie, 9, przepraszam, ligi 9 i 6. To zobaczymy, jak dalej pójdę w górę. No, ale to pod warunkiem, że muszę zacząć grać dobrze. Bo ostatnimi czasy, no, coś mi nie idzie. Oczywiście w ligówkach. No jak chcę zagram ze znajomym, no to albo wygram, albo zremisuję, albo będzie równo, albo przegram. No to są różne zależności. Założymy sobie dzisiaj takie koszuleczki. Zobaczymy, co tutaj dzisiaj za przeciwnik nas zaskoczy. A. Oho. FC Shakhtar, Manchester City United, Athletic Bilbao, Real Madrid, trochę Valencia. No, takie pomieszane kluby. Więc będą chcieli zawalczyć. Może to jest jego hybryda. Zobaczymy. Chodzi nam tylko o to, żebyśmy dzisiaj wygrali. Dzisiejsze spotkanie poprowadzi. Ale dobra, widzę, że już tutaj Suarez nas chce wkurzyć lekko. O, już tutaj spieprzył Gerard Sterling. No i Sturridge od razu się bierze do roboty. I chce, jak na czarnego to on chce. Podaj mu. Dobra, Sterling, teraz dośrodkujesz. Jep. Już chciał strzelić. Ale no, jak widać, nie wypadło to najlepiej. Ponownie. Ale Suarez jeszcze będzie miał jakieś szanse na to, abyśmy mogli coś strzelić. Dobry Gerard. Ale no, musiał źle podać. W sumie nic nowego. A jego gol to w ogóle bym nie wypał. Znaczy on nie strzelił nawet. Tylko po prostu spudłował. Osama Saidi, ale spieprzył. I znowu spieprzył. Ty biegnij, 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 biegnij. No. I jebut! I Sturridge! Pięknie, no! Brawo! Czarna ruda. No dobra, rudy nie jest. Szmato. No! I pięknie, kurde, Asaidi, dośrodkowanie i taka soczysta główka. No, ładnie, ładnie działają. Jak chcą, to potrafią. A, i tu przeciwnik pewnie już będzie płakał. Nie, nie dostaniesz się po gole, nie. Jak tu Sako? Dobra, Sterling. Dobrze, teraz wyłuskali. Paczek walczy. Nie wierzę. Aha, coś podanie mu nie wyszło za bardzo. Ale to nie. Nie przejmuj się tym. Aha. Dobra, Gerard sfaulował. Tak lekko. Tak lekko spieprzył. Luka Modric. Aha, spalony, okej. Ale zwyna sędziego nie ma jednak racji. No przykro mi, no, spalił trochę. Trochę może nawet za bardzo. Ale to właśnie nie jest powód do tego, żebyśmy już sobie odpuszczali. Bo to, że prowadzimy jednym golem, to już nie znaczy, że se możemy. Jeszcze nie wyszedł. Rąbany. Dobre, Jose. No i znowu są przy piłce. Hiszpański bramkarz, no, sprawuje się. Dobra, Sturridge. Kurde, no. Zabrali już mu piłkę.
a boją sam stracił, ale i tak jest dobrze. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Dobra. Jakoś on tą piłkę zabrał, ale ją znowu straciliśmy. O, pamiętamy tego pomocnika Moon Lane. Teraz Osama Saidi źle podał, chciał z góry, ale no skoczył trochę. Dobrze, Sako. Ryzykownie, ale udanie. No bardzo udanie, no. Daniel Sturridge. Dobrze, stracił piłkę, dobry Sturridge. Teraz tu podanie do Sterlinga, który wykorzystał dobrze piłkę. I jebiemy. Posyła w pole karne. Strzela. O! I chciał Suarez znowu, ale no jak widać troszeczkę nam to nie wyszło. Dobrze teraz przejęli obrońcy. Kurde no, ta jego obrona pieprzona. Malagi jeszcze, jakby tego mało było. Teraz Juan Mata chce zaatakować, ale Sako tutaj dobra akcja. Ło, jakie lagi. Dobrze, dobrze Agier. Agier, magier, kurde. I patrz, ta obrona jest dobra w Liverpoolu. Już to mówiłem w sumie. To już mówiłem wczoraj. O kurde. Rąbany. Luka Modric. Dobra, Luka Modric. Dobre przejęcie, nic. Lejwa, nic nie zareagował. No i zgranie. Ło. Dobra. O kurde, dostał Kadira po mordzie tą piłką. Mata. Ale to nie ma znaczenia. Daniel Sturridge. Dobra, Sturridge. On chyba chce dzisiaj znowu strzelić. Lub nie. Nie wyszło. Lukas Leiva. O, Leiva. Nie zawalaj czegoś takiego. Bo to jest istotnie ważne. Dobra, Sturridge podanie lekkie do Sterlinga. A on ci dośrodkuje. I kto? O, Kolo Touré. Brat Yaya Touré. Widać, że on też dobry. Jak nie mam do strzelania główek. No, no w sumie to u nich widoczne. No, jego krew, Yaya Touré i Kolo Touré potrafią z główek strzelać. I to tak dobrze, że aż nieźle. Dobra, 2-0. Czyli widać, że tutaj przeciwnik nam się słaby trafił. Czyli okazja do zgarnięcia 3 punktów. Ale kurwa, jakie on ma lagi. Widać, że ma problemy z internetem. Żeby go zaraz nie wyjebało. Ale pewnie zrejczpituje. Jak już mu trzecią strzelę. Bo uzna, że sensu już nie ma. A ja gram zawsze do końca. Kurde, dobry Gerrard. Pięknie na obronie się sprawuje. Mógł równie by dobrze nawet strzelać bramki, ale... Była szansa. Dobrze. Rzutu rożnego, ale nie wyszło. O, Cuadrado. Od kogo się odbiło? Bo za bardzo nie widziałem. Aha, od nas. Czyli znowu ma rożnego. Ło, lag. Ale ogarnęło się wszystko. Dobrze. O kurde, ale Suarez to spieprzył. Dobra, Sterling, biegnij. Zabierz mu tą piłkę. Dobrze, Jose idealnie zareagował i wyciepał piłkę trochę nie do nas. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Aha, spaliłem. Albo on spalił. Dobra, on spalił. Coś mu nie idzie po prostu. Filipe Coutinho. Dobra, idź na pole dośrodkowania. Dobra, jebut. Kurde, no nikogo nie była, Suarez no troszeczkę spieprzył sprawę, no bo był troszkę nieco bardziej wysunięty od piłki, ale no dobra, trudno, jakoś się przeżyje. I 2-0, Sturridge i Kolo Touré, a no Suarez miał okazję, miał ze 3 okazje, no
No to Staric na pustą bramkę prawie. Ale ładnie, ładnie, no nie ma co, grają idealnie i bez Balotelliego, no widać skutki. Aha, dobra, ale on tu widzę, że on ma bardzo mało gwiazdek sztuczek i to trochę słabo z nim. A Saidi podanie do Coutinho. O kurde, ale nam się trochę podanie spieprzyło. Cały czas mamy tą piłkę. Aha, chcieliśmy ją nabić. Strata w środkowej strefie boiska. Aha, nasza piłeczka. Podanie będzie zaraz do Suareza. Wyrzucaj do Suareza. Suarez. Kurde no. Coś nie może wykorzystać okazji. Mogą zaatakować. Daniel Staric. O Jezu, ale mu się czarnemu piłeczka pogubiła. Raheem Sterling. Sterling, kurde. Pamiętam ten mecz pierwszy tej ligi, gdzie on kurde miał strzelić już gola, a strzelił w róg poprzeczki. No normalnie krzyknąłem, pisknąłem, no idę, dobra, strzelił sobie gola. Ale teraz, nie, dobra, zagadałem się nieco. Tak nie może być. Trzeba powiększyć przewagę, inaczej będzie kiepsko. No dobra, cieszę się, że strzelił bramkę z prostopadłego. A Jose Reina gówno zrobił, czyli zaraz powinien zejść. Dobra Suarez, naprawdę w chuj. Dobra, Staric. No kurde, jakby tylko tego pikę nie było, to już by było ekstra podanie na ekstra strzał. Dobra, Ruda Szmata. I dobrze. No, chcę se wolnego zrobić, okej. Niedobrze. Kombinuje coś. No, może teraz. Dobra wrzutka w pole. Coś przeciwnik kombinuje. Dobrze, Ture. Idealnie. Ta narożnego trzeba uważać. Może strzelić. Okej. Czy to wykorzysta? Uderzenie. Znowu rożny pewnie. Kurde no. Strasznie się ci moi nabijają na piłkę. Nieudane dobra. Zbyt nerwowo wybił tę piłkę. Czytelne podanie, dobra okazja, ale... Dobry! Teraz zareagował. Ale znowu mają rożnego. I trzecią okazję. I jej nie wykorzystali. Tej, bo za bardzo nacierają na nas. Tak nie może być. Robi się niebezpiecznie. Zamknij się. Na chwilę mógłbyś się zamknąć. Dobry Asaidi. Dobra, i Suarez, teraz biegnij, teraz musisz biec, kurde, no nie, taka okazja by była, noż, kurde, nie wierzę. Dobra, Staric podaj, i teraz Coutinho, jep, aha, okej, fuj kiepskie. Patrz jak my się do tej piłki nacieramy. O, stracił kontrolę. I dobrze mu tak. Dobra, teraz tu wrzuć nieco tą piłkę. Suarez. No i kurde, niech teraz Suarez wykorzysta jakąś okazję. O, i dobre. I dobre wyjście. Jak on zajebał? Dobry. Masz kciuka w górę, Sterling. Jak zajebał? Aż się jeszcze podyndało, słyszałem. Jebany. A Suarez, no, asysta w chuj. Ale patrz jak się podyndała piłka. Jeb, kurde, nie, piękny gol. 3-1, no, Liverpool gra zajebiście. Jak na, o, i jeszcze raz. O, biegnij. Jebut. No Jezu, polizała poprzeczkę, no fuck this shit, no ale no tu jeszcze się, kurde, pokłócili o tą piłkę. Coutinho. Kurde, jaka akcja, no Liverpool zajebiste. Tylko jakbym ich miał wszystkich w tocie informie, no to by robili cuda. Dobra, teraz to jakoś ładnie wyciep. O, niestety wyciepał do przeciwnika. O. Dob, o. O kurwa, karny. Fuck.
Aj, spierdolił trochę. Teraz nie wiem, jak on strzeli tego Cardego. Woho! Jose! Ładnie! Nieźle, nieźle. No kurde, nie wierzę. Obronił to. Jebany. O-o. Patrz, znowu broni. Ale już dobitki nie obroniliśmy. O, koleś gra. Niedobrze, trzeba mu znowu strzelić. Karnego obroniliśmy, ale no dalej to już. No trzeba było to wyciepać od razu, no. Kurde, no nie podoba mi się to. Obronił pierwszy strzał, ale piłka pozostała w polu karnym, padła łupem niepilnowanego zawodnika rywali, który miał więcej sprytu. Uwaga, wysokie podanie do Suareza. Aj, no kurde, taka ładna akcja by była, ale ja po prostu źle to strzeliłem. Mogłem nieco jeszcze podejść. Dobra, no trzeba dać szansę Suarezowi. Dobra, Suarez, no kurwa, on nie wiem, co się z nim dzieje. No tak samo jak z Balotellim, tylko ten Balotelli to nic nie robi. A Suarez to jeszcze coś chce tam zdziałać, ale coś mu nie chce wychodzić to, no. Nie wiem, może jest zarażony po Chiellinim. Dobra. Jeszcze raz. Może do asyst jest dobry. No kurde. Przejmuje do środkowania. Aj, ale się pusto zrobiło. O, ładnie, odebrałem im piłkę. Niestety Lejwa źle już podał. Kurde, nie możemy mu dać remisu. Co on kombinuje? Dobrze. I spalił, no. To było widoczne, że będzie spalony. Dobra, wyciep to Jose. I znowu spalił. Na szczęście. Szkoda tej sytuacji. Mogliśmy. Znaczy oni mogliby. Ale nie zrobią tego. Mam nadzieję, jak mi zrobić. Bo to było bardziej niż pewne. Suarez. Kurde, Suarez tu już chce zadziałać. Kurde, nie! Podaj. Tak! Do Suareza. No do Suareza ta piłka, no! Polowałem, no bo kurde, Suarez to dostanie piłkę, to straci, albo no nie może jej dostać, no. A Saidi teraz. Ja pierdolę! Nauczcie się podawać. Jesus na was. Teraz tego doremisować. Nie mogę na to. Kolejne pudło, no i niskie powiedzenie. Niewykorzystane okazje lubią się mścić. W piłce Drogba, popatrzmy. Ach, okej. Co to było? I podbiorze strata piłki. No, podajcie to. Tu Suarez ładnie okiwał. Dobra okazja. Chciał, miał dobre. Teraz nie ma szczęścia. To widać. To widać, ale wygraliśmy. Dobrze. Mamy inną przegraną. Dobrze. Starić, które i Sterling, no zwłaszcza Sterling pięknego gola strzelił. Zaważał o tym, czy wygramy, czy nie. No i ładnie, no. Suarez, no, się tu starał. Dlaczego Starić ma taką niską ocenę, jaką strzelił gola? Nie wiem. Ale o Suarez, no kurde, no stara się, no to jest widoczne, ale no coś mu nie pyka. Coś mu po prostu, no kurde, Kolo, które ma wyższą ocenę od dwóch napastników razem wziętych. A Coutinho coś w ogóle taki do dupy, szczerze mówiąc, nie wiem. Ale tak czy inaczej wygraliśmy 3 punkty. I tak, tam mamy prognozę na 11 punktów, trzeba uważać. W następnym meczu to może będziemy mieli szansę na awans, zobaczymy. Wszystko tylko zależy ode mnie. Tak czy inaczej dzisiaj zagrali nieźle, nawet zajebiście bym powiedział. Choć nie zrobili szału znowu, a mogliby, naprawdę mogliby coś więcej z siebie wyciągnąć. Tu jeszcze im dam kondycję. Ale Sterling, no w chuj ładnie. W chuj. Taki gol coś o nim świadczy przynajmniej. Starić, no taka główka, koloturę, no jak na czarnego, to taki, no ofensywnie podszedł do sytuacji. No ale Suarez, no kurde, starał się, strzelił dzisiaj co najwyżej w poprzeczkę i w bramkarza, ale no, stara się. Dobra, dzięki wielkie za obejrzenie.
Dzisiaj meczyk był udany. Jeżeli Wam się spodobał meczyk, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie. Yo!